Witam, szanowną publiczność. Oto najwyższa pora, by zgłębić tajniki kulinarnego fechtunku. Hello, zdrowie, kłaniam się, moi mili. Ostatnio nasza redakcja została wprost zasypana mailami z prośbą o poradę kulinarną, co zrobić, żeby podkręcić nieco państwa sypialniane amory. Nadać im nowej mocy, nowego wyrazu. Stąd też pomyślałem, że zgromadzę dzisiaj w naszej kuchni wszelkie możliwe afrodyzjaki, które sprawią, że noc dziś i jutro i pojutrze i zawsze będzie naprawdę wyjątkowa. Szanowni Państwo, jednym z silniejszych afrodyzjaków są owoce morza, a najchętniej spożywa się oczywiście krewetki. Krewetki kupujemy szare. Niezwykle intensywne właściwości zdrowotne, podkręcacz jak mało który. Co robię w tej chwili, zwróćcie uwagę. Obieram imbir wyłącznie za pomocą małej łyżeczki herbacianej, zeskrobując z niego precyzyjnie skórę. Korzeń imbiru, moi drodzy, zetrę bezpośrednio na krewetki, które za chwilę zamienię w jedno z najbardziej spektakularnych, erotyzujących dań. Oprócz nuty imbirowej potrzebował będę jeszcze aromat pomarańczy. Przekroję owoc i bezpośrednio wycisnę na moje świeżo przygotowane krewetki. Nie mam jeszcze ciasta. Czeka tu na mnie mąka, proszę Państwa, do której rzucam jedno jajko, do której rzucam no, nie więcej jak szczyptę soli i zalewam możliwie najzimniejszą, lodowatą, rzekłbym, wodą. Tworzę ciasto możliwie niedbale. Tempura, danie, które najpopularniejsze jest oczywiście w Japonii, pochodzi z Portugalii, proszę Państwa, aczkolwiek Azjaci przejęli i zoptymalizowali przepis. Nierówne, niegładkie ciasto, ale właśnie z grudkami mąki jest najlepsze. Bezpośrednio przy ogonie wbijam w ciało krewetki patyk szaszłykowy, prostuję ją w ten sposób, odciskam jeszcze z odrobiny wody i nurzam najpierw w moim cieście tempurowym, z grudkami, jak Państwo widzą, i delikatnie opruszam jeszcze panko, czyli japońską bułką tartą. Tak, i rzucam na dosłownie na 10-90 sekund i się nie krzywi. Bardzo dobrze, lecę z następnymi. Sosem będzie poczciwe chili, które wlewam bezpośrednio na siteczko. Oraz uzupełniam je konfiturą morelową w ilości 1:1 w takiej proporcji. Tyle ile chili, tyle mamy morelowych konfitur. Przecieram je razem z chili na gładziuteńką strukturę, sprawiając, że sos będzie jednoznacznie bardzo ostry, ale też fenomenalnie bogato, swojsko słodki. Dzięki temu, że są na patykach, utrzymały swój świetny kształt. Moi drodzy, krewetki są złociste, usmażone i gotowe, ale mam szalony bałagan w kuchni, zatem posprzątam i serwuję. Czas na wielki finał, moi drodzy. Oto cudownie złociste, usmażone na chrupko krewetki. W środku jest patyk, na którym można je zostawić, ale też z pewnością łatwo wychodzi. Takie wspaniałe, chrupiące, pobudzające, afrodyzjakalne cuda układam, przewidując około 7 na porcję. Limona również. Warto dać jej kawałek dla ozdobienia. Życzę Wam smacznego. Mam głębokie przekonanie, że taki talerz krewetek w tempurze będzie cudownym wstępem do długiej, owocnej nocy. Dobranoc.